zajmie się bardziej szczegółowo zagadnieniem parametrów typu i ich użycia w klasach, metodach czy interfejsach. Bardzo ważne jest omówienie, w jakim właściwie kontekście można rozważać wystąpienie parametru typu. Jest to oczywiście kontekst klasy, kontekst metody bądź kontekst interfejsu. W każdym przypadku ma znaczenie, czy metoda jest statyczna, czy nie, oraz czy klasa, czy interfejs mają pola statyczne, czy nie. Jak się za chwilę okaże, jest więcej szczegółów, które rzutują na to, w jaki sposób należy rozważać traktowanie parametrów typu w każdym z tych kontekstów. Przybliżymy to na kolejnych przykładach. Pierwszym przypadkiem jest kontekst metody. W kontekście metody nie ma znaczenia, czy metoda jest statyczna, czy niestatyczna. W obu przypadkach parametr typu zachowuje się identycznie. Ponieważ parametr typu deklarowany jest na samym początku istnienia metody, możliwe jest użycie go swobodnie zarówno w typie zwracanym, jak i na liście argumentów. Parametr typu widoczny jest przez cały czas życia metody, od jej początku do jej końca. Możliwe jest użycie parametru typu w ciele metody w każdej dowolnej możliwej konstrukcji. Nie ma tutaj wyjątku w postaci klasy anonimowej bądź klasy zagnieżdżonej. Zarówno klasy anonimowe, jak i klasy zagnieżdżone mogą swobodnie używać parametru typu widocznego w metodzie, zarówno w swoich polach, jak i w swoich metodach. Bardzo ważne jest zapamiętanie, że parametr typu widoczny jest przez całą długość metody. Mówiąc o parametrze typu, w każdym możliwym kontekście należy pamiętać o tym, jaki właściwie ma on zasięg. Skupimy się na tym w tym przykładzie, mówiąc o zasięgu parametru typu zdefiniowanego dla pojedynczej metody. Dla przykładu utwórzmy przykładową metodę statyczną z parametrem typu t. Parametr t zadeklarowany został już przed typem zwracanym, dzięki czemu możliwe jest użycie parametru typu jako typu zwracanego, jak również jako typu jednego z argumentów funkcji. Prawidłowe będzie również użycie go jako parametryzacji dla kolekcji interfejsów tworzonych w tej metodzie, jak również dla wszystkich zmiennych referencyjnych występujących luzem. Skopiujmy tę metodę i zobaczmy, czy tak samo się to zachowa, jeżeli będziemy mówili o metodzie niestatycznej. Usuńmy słówko static i zobaczmy, że kompilator nie zgłasza żadnego nowego błędu. Toteż wszystko, co zostało powiedziane, zachowuje moc dla metod niestatycznych. Tutaj również parametr typu wystąpić może jako wartość zwracana, argument wywołania, parametryzacja list, czy wszystkie zmienne referencyjne wolne. Co więcej, możliwe jest użycie parametru typu w klasach zagnieżdżonych. Również i tutaj możemy parametru typu użyć w dowolnym celu, zarówno w liście, jak i w metodzie, jak i w zmiennych referencyjnych wolnych. To, co zostało powiedziane o klasach zagnieżdżonych, pozostaje również prawdziwe dla klas anonimowych. Parametr typu obejmuje swoim zasięgiem wszystko od początku metody do jej końca.